Pani marszałek, panie i panowie posłowie, to dobrze, kiedy Sejm podejmuje uchwały przypominające, oddające hołd niekwestionowanym autorytetom, znaczącym postaciom, wydarzeniom z życia Polski. To już wiemy, że często przy takich, zwłaszcza historycznych, kwestiach burzą się tu emocje, powstają spory. No tak to jest, kiedy próbujemy z różnych pozycji dnia dzisiejszego interpretować historię. Ale muszę powiedzieć, że ta uchwała, którą tu mam zaszczyt, wobec której mam zaszczyt prezentować stanowisko Platformy Obywatelskiej, była w tej powodzi naszych sporów jakimś takim ewenementem. Ja chciałam bardzo serdecznie podziękować klubom Prawa i Sprawiedliwości, a także Sojuszu Lewicy Demokratycznej, które niejako równolegle złożyły projekt uchwały czczącej 120. rocznicę powstania Polskiej Partii Socjalistycznej. To jak gdyby jest dobry znak i to świadczy o wielkości tej formacji politycznej, jak sądzę, i wadze dla naszego dziś, ale i także dla naszego wczoraj, bo gdzież nie jak w parlamencie, gdzie przecież właśnie ten parlament po 1918 roku to PPS współtworzył zręby parlamentaryzmu, demokracji parlamentarnej w niepodległej Polsce. To PPS, powstając jeszcze przed I wojną światową, jakby za cel stawiał sobie niepodległość Polski. To PPS także zupełnie inaczej patrząc był tą formacją, która kierując się ideami, szlachetnymi ideami socjalizmu, starał się wprowadzić nowoczesne rozwiązania, choćby z racji kodeksu pracy. To w tym Sejmie na tablicy posłów II Rzeczypospolitej pomordowanej, czy tych, którzy zaginęli w czasie II wojny światowej, są nazwiska właśnie posłów PPS-u. To na tej sali, o czym chyba wszyscy wiemy, siedzą potomkowie działaczy, znaczących działaczy PPS-u. To w tym Sejmie są sale nazwane imieniem działaczy PPS-u. Więc ta uchwała jest jakimś dobrym świadectwem i dobrym znakiem. I chciałam powiedzieć, że istotą tej uchwały jest ostatnie zdanie, które sobie pozwolę przeczytać, bo o to chodzi w tej uchwale. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej oddaje hołd członkom i działaczom Polskiej Partii Socjalistycznej, którzy swoje życie poświęcili walce o niepodległą, demokratyczną i sprawiedliwą Polskę. I to jest uchwała, którą Sejm, właśnie może i to jedno zdanie by wystarczyło i wtedy nie byłoby sporów. Tu pan poseł sprawozdawca wspominał i ja powiem tak, spieramy się o interpretację historii, ale dlaczego się mamy spierać o fakty, które właściwie są w jakimś sensie odpowiadają zarówno prawej stronie, jak i powiedziałabym, że są, tak uważam, korzystne i dla tej lewej strony. Bo jeżeli mówimy o tym, że tych zbrodni i tego prześladowania i tego rozbicia PPS-u dokonały ówczesne komunistyczne władze, to sytuujemy ten fakt bardzo dokładnie w czasie i przestrzeni. I tak było. I nikt dzisiaj nie może nikogo, jak sądzę, posądzać o łączność z tamtymi wydarzeniami. Mówimy kto i mówimy kiedy. Stąd pozwoliłam sobie na zgłoszenie takiej poprawki. A jeśli chodzi o wniosek mniejszości, to mogę powiedzieć w imieniu klubu, że no jednak, no że one były niedemokratyczne, to my wiemy, tylko że tych niedemokratycznych władz było, jest i będzie naprawdę bardzo wiele, a nie o to chodzi. Mój klub z pełną satysfakcją przyjmie tę uchwałę w brzmieniu zaproponowanym przez komisję. Dziękuję za uwagę.